Cześć, słuchajcie, dzisiaj nagrywam trochę taki inny filmik, a mianowicie chcę wam pokazać pewien artykuł, który podesłała mi dziewczyna francuska, która emigrowała do Quebecu i która czekała na załatwianie papierów trochę więcej niż 3 lata. I ona zna moją sytuację, niektórzy z was też ją znają, że no jestem tu już prawie 8 lat, no 7,5 i nadal nie mamy pobytu stałego. Złożyliśmy wniosek o pobyt stały jakieś 10 miesięcy temu, w grudniu 2019, i teraz dostałem ten oto artykuł od tej dziewczyny, bardzo ciekawy. I o co tu chodzi? Chodzi o to właśnie, że nie jestem jedyną osobą w takim przypadku, która czeka już prawie rok albo nawet ponad rok. Tutaj są na przykład osoby, które czekają już 15 miesięcy. To jest osoba, która mieszka w Montrealu i nadal nie mamy żadnej informacji, co się dzieje z naszym wnioskiem o pobyt stały. I to jest już na taką skalę, że zaczęły się tworzyć grupy, na przykład na Facebooku i tego typu z portalach, które zaczęły robić jakieś dochodzenia i wiecie, próbują na różne sposoby się dodzwonić, pisać maile i tak dalej. I nadal nie ma żadnej odpowiedzi od Biura do Spraw Imigracji. I tutaj są ludzie z różnych zawodów, słuchajcie. Na przykład tutaj jest osoba, która pracuje w jakimś tam departamencie sztucznej inteligencji, która jest francuską. Okay. Inna osoba, tu jest jej nawet zdjęcie, która jest architektem, ta młoda dziewczyna, która już 7 lat jest w Quebecu, czyli tak jak my. Znaczy my jesteśmy ogólnie w Kanadzie 7 lat. No i tutaj też to wszystko, co jest opisane, to jest właśnie to, że wszyscy my czekamy na jakieś informacje, co się dzieje z naszym wnioskiem, bo kończy nam się czas, kończą nam się takie rzeczy jak opieka zdrowotna, czy na przykład certyfikat selekcji Quebecu, bez którego wracamy na start. Jeżeli on nam upłynie, ważność tego certyfikatu, będziemy musieli wszystko załatwiać od nowa. Zrobił się z tego taki problem, że nawet tutaj jest jakaś organizacja quebecka awokatów w prawie imigracyjnym, którzy też zaczęli robić dochodzenie ze swojej strony. I jedyne, co im powiedziano, to jest to, że 27 tysięcy wniosków jest obecnie rozpatrywanych. Ale jest tutaj pewien adwokat, David Chalk, który stwierdził, tutaj on podaje, że po prostu prowincja Quebecu obniżyła o 20% swoje zapotrzebowanie na imigrantów i przestali rozpatrywać wszystkie wnioski, które wpłynęły później niż latem 2019 roku. Dlatego te wszystkie osoby, takie jak ja na przykład też, nie mamy żadnego potwierdzenia. Jedyne co mamy to jest powiedzmy datę wysłania wniosku i datę możemy sobie sprawdzić, kiedy ten wniosek dostarczono, ale nie mamy potwierdzenia, że nasza koperta w ogóle została otworzona, że nasz wniosek został sprawdzony, czy nic nie brakuje i tak dalej. No i oczywiście, co się dzieje? Na co zwalamy winę? Na obecny problem. I nawet jeżeli oglądaliście filmik mój poprzedni z moimi problemami tutaj Biurem do Spraw Imigracji, ja wrzucę gdzieś tutaj linka do niego, to osoba, ten polityk, który się zajął moją sprawą, jemu powiedziano przez telefon, że owszem, mój wniosek jest rozpatrywany w trybie normalnym i że w trybie normalnym to zajmuje 22 miesiące minimum, no, ze względu na wiadomo, problem tak, choroby obecnej, może to się o wiele, wiele miesięcy wydłużyć. Także ja wam powiem tak, jeżeli ja złożyłem wniosek w grudniu 2019 i w normalnych czasach to by trwało 2 lata, czyli gdzieś do końca 2021, to obecnie mogę się spodziewać, że to będzie 2 razy dłużej, bo w normalnych czasach 6-8-miesięczny poślizg to jest sprawą normalną. Także tak to właśnie wygląda, moi drodzy. System imigracyjny kanadyjski to jest jeden wielki wałek, moim zdaniem, jeden wielki przekręt. I radzę wam, żebyście się dobrze zastanowili, jeżeli w tym kierunku chcecie się udać. Chociaż w tej chwili obecnie zapomnijcie, myślę, że do wiosny wszystko jest i tak zablokowane. A powiem wam szczerze jeszcze, że ktoś mi mówił o czymś takim właśnie, że oni będą brali wnioski, będą brali pieniądze od ludzi, ale nie będą tych wniosków rozpatrywali i ludzie będą czekali długimi, długimi latami. Większość ludzi zrezygnuje i taki będzie koniec.
I jest jeszcze jedna sprawa, że wiele osób, widzicie, no, ogląda się takich reklam jak ta, na przykład Come to Canada, czy tutaj niżej, tak, jeżeli chcesz darmową ofertę pracy, kliknij tutaj, złóż aplikację i tak dalej. Musicie wiedzieć, że to bardzo często to też są wałki, bardzo często to są nawet jakieś biura, które w ogóle nie są nawet zlokalizowane w Kanadzie. Sprzedają wam, wiecie, to marzenie o Kanadzie i bardzo często skończy się to tak, że wydacie bardzo grube pieniądze, kilka tysięcy dolarów, a tak naprawdę w niczym wam to nie pomoże. Również już mówiłem kiedyś w innym filmiku, uważajcie na konsultantów imigracyjnych. Co innego prawnicy, co innego konsultanci. Konsultanci to są takie osoby jak ja, które wam mówią co i jak mniej więcej, tylko że mają licencję rządową i mogą za to brać kasę. I taki konsultant będzie bardzo często od was wymagał jakieś między 200, a czasami nawet do 500 dolarów za pół godziny rozmowy. Także widzicie, to może bardzo, bardzo szybko poszybować w górę. No i tu jest jeszcze kolejny problem, że wiele osób ogląda się tego typu zdjęć, tak? Czy tego typu zdjęć i myślą, że to właśnie jest życie w Kanadzie. To powiem wam tak, że zanim dojdziecie do takiego fajnego, wspaniałego życia w Kanadzie, o jakim tam wam się pisze na różnych stronach, czy niektórzy ludzie to zachwalają, no to weźcie pod uwagę to, że kosztuje to bardzo dużo pieniędzy i trwa bardzo, bardzo długo. Obecnie, żeby otrzymać pobyt stały, no to niestety to jest proces kilkuletni. Przy obecnej sytuacji z wirusem, który jest używany do wymówki w każdym przypadku, na każdym kroku, to możecie sobie prawdopodobnie podwoić te wszystkie terminy oczekiwania. No i tak jak też tutaj jest właśnie napisane w tym artykule, który wam pokazałem, i taka jest niestety prawda, że Biuro do Spraw Imigracji nie ma obowiązku podawać wam żadnych informacji ani wam, ani żadnemu prawnikowi, ani waszemu pracodawcy, i tak naprawdę nie wiecie, na czym stoicie, nie wiecie, co zrobić ze swoim życiem. I tak jak jest właśnie tutaj opisane, to takich osób jest bardzo dużo i to są osoby, które są w różnych zawodach, które są tutaj od wielu, wielu lat. Także ja osobiście, tak jak od samego początku mówię, radzę się bardzo dobrze zastanowić, bardzo dobrze poinformować, a powiem wam, że jest tylko coraz gorzej z tymi sprawami imigracyjnymi. Żeby to było jasne, ja nie narzekam na jakość życia w Kanadzie czy coś takiego, bo czasami ludzie mówią, no jak to w końcu jest, bo raz mówisz, że jest dobrze, raz mówisz, że jest źle. Ja powiedziałem od samego początku, że podam wam i plusy, i minusy, tak, pobytu w Kanadzie. Także oczywiście są tego typu miejsca, tak, które można sobie zwiedzać, odwiedzać i tak dalej. Tak, można spędzać tego typu weekendy w Kanadzie, nie mówię, że nie. Jeśli kwestia zarobków i tak dalej, no to wiadomo, jak wszędzie, to zależy, jaki macie zawód i tak dalej. Tylko pamiętajcie jedno, że wszystko jest uzależnione od waszego statusu, który może być, jeżeli jest tymczasowy, to tak naprawdę jest to sprawa bardzo delikatna, bo wszystko jest od tego uzależnione. Wasza opieka zdrowotna, szkoła dla dzieci, jakiś zasiłek, wszystko, wszystko, jeżeli kończy wam się legalny pobyt tutaj, nie jesteście w stanie go przedłużyć, to wszystko wam się kończy w tym samym momencie. Także tyle, moi drodzy. Pozdrawiam. Kończę na dzisiaj i do następnego razu.